widzimy już grań, którą będziemy szli na dół, ale powiem wam coś, że jakbyśmy mieli taką pogodę jak dziś i wczoraj wieczorem, to chyba więcej niż 2 dni, 3 dni byśmy tutaj nie spędzili. Potwornie zimno, jak niesamowite. I właśnie teraz macie przykład, jak trudno chodzić po górach bez nawigacji, bez mapy, bez oznaczonych szlaków. Gdzieś tu powinno być to zejście, ten trawers, ta grań, którą pokazywałem wam w poprzednim ujęciu. No ale nie wiem, czy to jest już tu, czy to będzie za 300 metrów. No i trzeba truchtać, sprawdzić, żeby nie ominąć i nie wracać, a z drugiej strony, jak tutaj zejdziemy, się okaże, że to nie to, to to też będzie utrata sił i czasu. Ale chyba to jest to. Widać tutaj pięknie kawałeczek. Nie wiem, czy wy widzicie. Tak, widać tutaj już tą grań. Także ciśniemy w dół. Cała naprzód. Piosenki, jak tam? Wszystko dobrze? Dobrze wszystko, nie? Trochę łapki pewnie bolą. No ale cóż, koszty przygody, mnie też nogi bolą. Buty też już ucierpiały. Potem jak już zejdziemy niżej, zrobię wam i sobie takie podsumowanie, jakieś przemyślenia. Na razie ciśniemy powolutku na dół. Miałem do końca pewności, że my na pewno dobrze idziemy, ale tamte 3 czapy śnieżne uświadomiły mi, że tędy po prostu podchodziliśmy, idąc w tamtą stronę. Gdzieś mniej więcej o z tego kierunku żeśmy przyszli, bardzo, bardzo w cudzysłowie niewygodną drogą. Niewygodną przede wszystkim dla piesków, bo było dużo tych krzaków. A my idziemy teraz tutaj na wprost, na tą grań, którą wam przed chwilą pokazywałem, która okazuje się być tą właściwą. Aczkolwiek 100% pewności nie mam. Obstawiam na 90-85%, że jest ok. Idziemy. Schowaliśmy się już za granią. Zeszliśmy z 50 metrów niżej. Nie wieje już tak. I teraz tak, mamy do wyboru tą dużą grań przed nami. Tą po prawej, taką troszeczkę mniejszą, tylko nie wiadomo, czy da się na nią przebić. Tu mielibyśmy zejście po prostu wprost na samochód. Nie wiem, czy widzicie tam w oddali taki biały punkcik. Słabo widać, bo to jest 1500 metrów niżej i pewnie 4-5 km w linii prostej. No ale zobaczymy. Decyzja za jakieś 20 minut. Tam gdzieś, nie wiem, no w tym siodle takim, za tymi czapami lodowymi, w centrum ekranu to macie. Tam spaliśmy ostatnią noc. A nie wiem, czy nie pójdziemy po prostu teraz tą dłuższą drogą, tą wyższą granią, która nie wyprowadzi nas wprost na samochód. Mamy czas. Zrobił się już taki niby szlak. Oczywiście nie jest to szlak, jest to koryto górskiego strumyka. Ja jednak będę próbował nas prowadzić tutaj tym suterkiem. Na pewno łapki piesków. O, wraca i Safik zobaczyła, że tu jest jednak lepsza traska. Jest dosyć stromo nadal, więc takie chodzenie jak ja teraz bez klików, bez koncentracji, bo skupiam się na tym, co mówię i żeby w miarę coś tam było widać. No grozi, że tak powiem, przysiadem na tyłku i oby tylko, bo czasem można w ten sposób, wiecie, skręcić kostkę, uszkodzić sobie kolano. Po godzinie marszu pierwszy wodopój, kolejka, jak widać, trzeba dolać, bo Lena wypiła wszystko. Ale ta woda z tego drugiego lodowca zdecydowanie czystsza, już jest ok. Lodowca, przepraszam, no z tej czapy śniegowej. Thank you.
pierwsza tak wysoko przeze mnie widziana sada pasterska. Nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie coś na kształt schronu, gdzie można spędzić nockę. Ciekawe gdzie leży bydło. Tu też już widać pierwsze odchody i widać też po Safi, że ona czuje zapachy i zaczyna biegać i marnować siły. Chyba nie wie jeszcze jak daleko. O Jezus, do domu. Tutaj to już ewidentnie pasterze zrobili tą ścieżkę. Pasterze bądź też zwierzęta wydeptały, ale wątpię, raczej pasterze tak sobie po prostu. No też jakoś muszą po tych górach chodzić, dawać sobie radę. A tak pójście na strzała to nic łatwego. Tam za jakiś kilometr widzicie już, że się zmienia totalnie nawierzchnia. Liczę, że to będą takie miłe do chodzenia po łoninki. Zobaczymy. Oby. Lecimy dalej. Czyste góry. Jak do tej pory widziałem tylko dwie puszki drewna, jakieś śmieci, jakiś taki kawałek plastiku, nie wiem, po butelce 5-litrowej plus butelka 1,5-litrowa. A tak naprawdę czysto, czysto, zarąbiście czysto. Nie wiem, może oni palą te śmieci, bo miejsc po ogniskach troszeczkę widziałem. Wniosek numer dwa. Fajnie jest mieć czas i możliwość sprawdzenia prognozy pogody i poczekania na tą odpowiednią dla nas. Wniosek numer trzy. Warto wziąć troszeczkę większe zapasy. O Jezus, ale się wystraszyłem. Warto wziąć troszeczkę większe zapasy na wszelki wypadek, bo tak jak w naszym przypadku wspominałem wam, że szliśmy tutaj na max 3 dni, bo praca, ale machnąłem ręką pierwszy raz w moim nowym życiu. Wziąłem sobie 2 dni urlopu, takiego ekstra, mam nadzieję, że bez konsekwencji finansowych. No, że zapasy mieliśmy większe, taki na coś, na niespodziewane sytuacje, no i mój urlop to była taka niespodziewana sytuacja. I 2 dni dłużej spędziliśmy w górach. Jakby było trzeba, na spokojnie jeszcze jeden dzionek byśmy wytrzymali. Gdybym wiedział, że sytuacja jest jakaś kryzysowa, to jeszcze 2. Największy problem to gaz, który się już ewidentnie nam kończy. Jeszcze mamy jednego liofila. No skończyło się też jedzonko dla piesełków. Ale to... Jakbym wiedział wcześniej, że coś się kroi, to inaczej bym je im racjonował. Dostawałyby po prostu mniejsze porcje. Podzieliłbym się swoim i jakoś by to poszło. Wniosek numer 4, może później. Mała errata. Tu gdzie jedzą miejscowi przy ich szlakach. Niestety. Nawet nie będę nic mówił, tylko zapisuję. Kolejny wniosek to w takich górach, po jakich my chodziliśmy,
takich skalistych, nie typu bieszczadzkich, tylko bez połoni, tylko takie, no tak jak widzicie, nie? Mega, mega ciężko o jakieś miejsce biwakowe. Może pójdziemy inną drogą, żeby nie chodzić po tych chaszczach. Mega ciężko o miejsce biwakowe to raz, a jak już się znajdzie, to no, na jeden namiot. Naprawdę bieda pod tym względem, ale jak już się udawało coś znaleźć, to naprawdę miejscówka była przecudna, przepiękna. Z tym, że trzeba było niemal za każdym, znaczy nie niemal, tylko za każdym razem około 30-40 minut. Może przesadzam, że 40-40 do rozbiciem namiotu, ale 20-30 minut trzeba było przeznaczyć na przygotowanie podłoża, żeby jako tako było równo. Ach, chyba już więcej wniosków nie będzie. Ważne też, żeby nie pakować do plecaka nie wiadomo ile, nie wiadomo czego. Ja akurat po raz pierwszy w życiu spakowałem się tak. O Jezus! No właśnie, to już kolejny wniosek. Spakowałem się tak, że udało mi się zużyć wszystko i użyć wszystkiego. Więc nie wziąłem niepotrzebnych rzeczy. A tych potrzebnych wziąłem w odpowiedniej ilości. A ten kolejny wniosek, jaki mi się przypomniał, to ten podmuch wiatru, który omal nie zdmuchnął mnie ze szlaku. Koncentracja, koncentracja, jeszcze raz koncentracja, zwłaszcza na zejściach. I jeśli czujecie, że wam się nogi zaczynają obsuwać, znaczy to, że potrzebujecie godzinki odpoczynku, może nawet jakiegoś posiłku, gdzieś nawodnienia. Wniosek kolejny. W zasadzie to przypomniało mi się, że to ten wniosek to jest spełnienie mojego marzenia sprzed 20 lat. Zawsze marzyłem, żeby mieć kampera i jeździć nim w Alpy, zabierać kumpli, nocować gdzieś u podnóży gór, zdobywać je. Najbardziej chodziło mi tutaj o Dolomity, żeby ze sprzętem wspinaczkowym wchodzić na te diaferaty, wracać, brać prysznic i tak dalej, tylko nie miałem wtedy jeszcze bladego pojęcia, jak małe zbiorniki mają te auta, te kampery, dlatego też zbudowałem swoje małe mobilne schronisko górskie, które wjeżdżamy naprawdę pod sam szczyt, przepraszam, pod sam szczyt, pod samo wzniesienie. Oczywiście, jak tylko blisko się da, po takich kamulach. I to jest piękne. To mi się najbardziej podoba. Jest czadersko. Ciekawe, gdzie ten szlak prowadzi. Tu po tej, znaczy na teraz w kadrze macie ten szlak, który będzie najbliżej. Szlak. Grań, nazwijmy ją, która prowadzi prosto do auta. I ta dużo ładniejsza, moim zdaniem, bardziej zachęcająca, która prowadzi do miejsce oddalone około kilometra, może dwóch od auta. A auto stoi 1000 metrów niżej, mniej więcej, może troszeczkę więcej niż 1000. Kurczę, ja jakoś będę starał się jednak na tą ładniejszą grań pójść. Będzie dłużej, ale piękniej! Przygoto! Ruszamy! Jesteśmy już na tej naszej połonince. To zejście, które widzicie w centrum kadru, masakra. Całe siły zużyłem, naprawdę padam. To jest ta grań prowadząca wprost do auta. A ja nie wiem, czy my tu zaraz sobie jakiegoś odpoczynku nie zrobimy, bo jest normalnie słabo. Nogi się pode mną uginają. Wygospodarować sobie, zaplanować, przepraszam,
po takim piątym, szóstym dniu górskiej włóczęgi, jeden pełny bądź w miarę pełny dzień odpoczynku w stylu takim, że albo leżycie, albo w nocy, albo przemieszczacie się tam godzinkę, dwie, max trzy, żeby nie nadwyrężać mięśni, dać im odpocząć. Już można by iść było tą stroną grani i wpatrywać się w parking, gdzie stoimy. Parkingiem oczywiście ciężko to nazwać, no ale jest to naprawdę, naprawdę blisko. Dało się jeszcze podjechać bliżej, ale nie chciałem ryzykować. A tak tu sobie właśnie w pasterze urzędują. Trzeba przyznać, widoki mają cudowne. Robota jednak ciężka. W styczniu czy w lutym, bo to są najgorsze chyba miesiące. Pewnie aż tak wysoko wtedy tu nie siedzą. No ale mimo wszystko nie zazdroszczę, nie zazdroszczę. Kończymy naszą wycieczkę. O, a przez chwilę był spokój. Safi, proszę o spokój. Idziemy, ale grzecznie. No niestety nie mamy jak przejść. Leniuszek bez jednego szczeknięcia, także się udało. Z Safcią troszkę gorzej, no ale trudno. Mieliśmy spotkanie z panem, który zapytał, czy mamy coś do jedzenia. Powiedziałem, że już zero, że wracamy na pusto z gór, to zaprosił nas na obiad, o tam. Ale baraninki nie lubimy. Żart oczywiście, więc nie skorzystaliśmy, ciśniemy do domu, do pracy. Kurde, bo jesteśmy spóźnieni. Koniec na dziś. Strzała.